Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Witam szanowną prelegentkę, panią Annę Grun. Dziękuję za przybycie. Zanim przejdziemy do dzisiejszego wykładu, powiem kilka słów na temat organizatorów. Ja nazywam się Robert Iwanicki, jestem prezesem koła imienia Adama Hejda. Jednocześnie reprezentuję Gdański Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Najważniejszym celem naszej działalności jest popularyzacja idei wolnorynkowych oraz rozwijanie zainteresowań wśród środowiska akademickiego w ramach nauk o polityce, ekonomii, prawa i filozofii. Jeżeli jesteście zainteresowani naszą aktywnością, bardzo proszę o wpisanie się na listę mailingową, dzięki czemu będziemy mogli informować Was na bieżąco o nadchodzących wydarzeniach. Nasz dzisiejszy gość, pani Anna Grun, jest doktorantką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stałą współpracowniczką Instytutu Misesa i jednocześnie koordynatorką projektu Wolna Przedsiębiorczość, pierwszego w Polsce podręcznika do podstaw przedsiębiorczości wydawanego na wolnej licencji. Tyle ode mnie, bardzo dziękuję raz jeszcze i oddaję głos prelegentce. Dziękuję. Czy mnie dobrze słychać? Tak? Dobrze, świetnie. To chyba nie będzie mi potrzebne. Okej. Okay. A z tego mogę korzystać, prawda? Tak, jak najbardziej. Świetnie. W tym celu właśnie stoi. Dobrze. Tak. Wbrew tytułowi, to w samej prezentacji o myszce Miki, oprócz jednego, dwóch szczegółów, albo raczej anegdot, historyjek, aż tak dużo jej nie będzie. Dlatego, że z myszka Miki to jest taki trochę symbol różnego rodzaju problemów i perturbacji, jakie funkcjonują w związku z tym, że obowiązuje prawo autorskie. Wobec czego tak naprawdę trudno mi było znaleźć jakiekolwiek materiały graficzne, które by ilustrowały moją prezentację, a które bym mogła swobodnie wykorzystać nawet na sali wykładowej. Wobec czego te ilustracje, które Państwo zobaczycie w mojej prezentacji, to nie są oryginalne ilustracje Walta Disneya, tylko to są remiksy tak naprawdę. Ta ilustracja, którą w tej chwili widać na prezentacji, to jest ilustracja Barry'ego Londona, powstała w latach 70. To jest projekt okładki komiksu na temat myszki Miki, o czym będę mówiła później. Prawo autorskie tak naprawdę... Przepraszam, jeszcze sobie przestawię, żebym mogła... Prawo autorskie zajmuje się tak naprawdę ochroną utworów. To, w jakiej formie ten utwór będzie powstanie i później zostanie udostępniony, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tak jak to widać na slajdzie, to mogą być utwory słowne, to mogą być utwory muzyczne, różnego rodzaju. Tak naprawdę i w Polsce ochrona prawnoautorska zaczyna obowiązywać już w momencie udostępnienia tego dzieła. To znaczy, jeżeli Państwo, nawet któreś z Państwa zdecyduje się napisać książkę, ale będzie ją utrzymało w szufladzie i powiedzmy, jeżeli do Państwa mieszkania wkradnie się złodziej i nie ukradnie tej prezentacji, tej książki, to ona nie jest objęta prawem autorskim. Dopiero w momencie, kiedy Państwo zdecydujecie się ją opublikować, albo zdecyduje się ją opublikować ten złodziej, to możecie Państwo dochodzić swoich praw, jeżeli na przykład ten złodziej uzna, że zechce ją opublikować pod swoim własnym nazwiskiem. I teraz chciałabym zorganizować taki mały quiz, wobec czego chyba będę wychodzić trochę poza kamerę, ponieważ będę musiała pokazywać palcem brzydko osoby, które będą odpowiadały na podchwytliwe pytania. Zobaczycie za chwilę Państwo kilka różnych dóbr, ujmijmy to w ten sposób, i będziecie Państwo musieli zgadnąć, czy one są objęte ochroną prawnoautorską, czy też nie. Czy mamy jakiegoś chętnego? Jak nie mamy chętnego, to poproszę Pana. Tak. Tak. Objęte. Dlaczego? Jest to dzieło, które ma jakiegoś tam autora, więc to jest przedmiotem praw autorskich. Tak, ale nie wszystkie dzieła są objęte prawem autorskim. To znaczy, tak naprawdę to musi być dzieło indywidualne i musi być twórczy wkład. Czy tutaj w tym dziele widać twórczy wkład? Jest twórczy wkład w postaci kapelusza.
No dobrze. A to dzieło jest udostępnione na wolnej licencji. Czy ono nadal jest objęte prawem autorskim? Tak trochę wyprzedzam to, o czym będę mówić. Tak, tylko nie ekskluzywnym. Tak jest, świetnie. Dobrze, to następne. To dotyczy tego krótkiego opisu na temat Dnia Statystyki Polskiej. Czy to jest objęte prawem autorskim? Nie. Dlaczego? Bardzo dobrze. Tak, to jest prosta informacja prasowa. Nawet jeżeli ona jest udostępniona, to nie jest akurat oryginalna informacja prasowa PAP-u. PAP ją udostępnił, to jest materiał jednostki samorządu terytorialnego, ale to tak czy inaczej nie zmienia faktu, że nawet jeżeli samorząd terytorialny zdecydował się udostępnić siebie na swojej stronie, to wtedy będzie to traktowane jako materiał urzędowy na przykład, który też nie jest objęty prawem autorskim. To następne. Co to w ogóle jest? Jakiś opis techniczny. I czy on będzie objęty prawem autorskim? Jest jakiś rysunek, więc całkiem prawdopodobnie czytałem. Nie. Bo to jest opublikowany opis patentowy. Opisy patentowe i opisy wzorów użytkowych nie podlegają ochronie prawnoautorskiej. Dobrze, to następny. Czy kot jest autorem zdjęcia? Tak. To jest kot o imieniu Mami. I on bardzo lubi robić sobie selfie. Nauczył się, jak łapką przyciskać przycisk, który wyzwala migawkę w kamerze GoPro. I robi sobie, jest mnóstwo zdjęć bez problemu, jeżeli sobie wpiszecie tam selfie mami czy coś w tym rodzaju, to znajdziecie ich mnóstwo, tak. Jego właściciel też na Instagramie je udostępnia. Tak, więc kot jest autorem zdjęcia. Czy wobec czego ono jest objęte monopolem prawnoautorskim? Tak, właściciela aparatu. Nie. Nie. Przecież zdjęcie zrobił kot. Mhm. I kot nauczył się przyciskać. To nie właściciel, tam nie ma żadnego kika do selfie, gdzie z oddali. Nie, dlatego że zwierzęta nie są osobami fizycznymi, nie są osobami prawnymi. Wobec czego nawet jeżeli, niezależnie od tego jak twórcze by nie było to zdjęcie, to ono tak naprawdę należy do domeny publicznej. Była podobna sprawa bodajże 4 lata temu, gdzieś w Azji. Jeden z fotografów, David Slater bodajże, zostawił swój aparat, lustrzankę, wśród małp, makaków czubatych, którym robił zdjęcia. I jeden z tych makaków zrobił bardzo udany portret. To znaczy część z tych zdjęć, które ta małpa zrobiła, one nie były tak, niektóre były rozmazane i one nie były udane, ale akurat jedno z tych zdjęć, może po prezentacji postaram się je pokazać, bo tego akurat nie ujęłam. Ono zyskało ogromną popularność. Fotograf utrzymuje, że jemu przysługują prawa autorskie, w końcu to był jego aparat, niemniej jednak to małpa zrobiła zdjęcie. Małpie nie przysługuje ochrona prawna autorska. Aczkolwiek sprawa nie została rozstrzygnięta przez sąd. Fotografię można spokojnie znaleźć w Wikipedii, która też utrzymuje, że zdjęcie należy do domeny publicznej. To, czym jest domena publiczna za chwilę. Natomiast fotograf cały czas protestuje, ale zdjęcia można spokojnie znaleźć. Tak. Mogę zadać niewygodne pytanie? A możemy po wykładzie? Znaczy proponuję, bardzo chętnie bym odpowiadała już w czasie wykładu, ale obawiam się, że mamy słabą baterię, więc mogę Państwu nie pokazać wszystkich fantastycznych obrazków, które przygotowałam na tę okazję. Dobrze, następne. Czy to jest objęte ochroną prawną autorską? To jest serwis należący do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to jest krótka informacja o rozpisaniu konkursu. Nie jest. Dlaczego? Dlatego, że to jest strona ministerstwa, czyli własność obywateli, podatników. Bo jest to materiał urzędowy, tak. Materiały urzędowe nie są objęte ochroną prawną autorską.
A to? Tam w zielonym. Może pan powie. Nie? Dlaczego nie? Ponieważ jest to... A nie, jest to cytat, tak? Są tam cytaty, ale nawet jeżeli są tam cytaty, to tak, oczywiście, sam cytat może być objęty prawem autorskim. Cytat z danego dzieła oczywiście, nie sam cytat. To jest czy nie? Nie. A jest. Jest to słownik wyzwisk. Wyzwisk wulgaryzmów i określeń pejoratywnych chyba. Stomba? Dobrze pamiętam? Tak, to jest słownik autorstwa Ludwika Stommy, którym tak naprawdę, on tak naprawdę skompilował ten słownik. Jak Państwo widzicie, tam jest w tym słowniku dużo, dużo cytatów. Zachęcam do jego przejrzenia. Bardzo duże źródło wiedzy do przeintelektualizowanych pyskówek, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje. Tak, ale ten słownik jest objęty prawem autorskim, nawet jeżeli jest to kompilacja innych utworów. Jest objęty. Dlaczego? Ponieważ wykonanie, to jest fotografia, czy to jest projekt samego teatru szekspirowskiego? A to już pani ma... Bo... No dobra, jeżeli nawet jest to fotografia, no to osoba wykonująca zdjęcie jest autorem, więc posiada do tego prawa. Jeżeli jest to projekt, to osoba, która robi projekt, posiada do tego prawa, chyba że jest to wizualizacja, która już idzie do Urzędu Miasta czy do ogólnej, to wydaje mi się, że wtedy jest to dokument jako dokument państwowy i wtedy już jest chyba otwarty, ale nie jestem pewna. Nie, to jest cały czas jako projekt. Teatr szekspirowski tak jest chroniony prawem autorskim. Dodatkowo tak, fotografia też jest chroniona prawem autorskim. Ta akurat jest udostępniona na wolnej licencji, pochodzi z Wikipedii. Więc tak, to jest i w ogóle budynki, dzieła architektoniczne, czy tam utwory architektoniczne, tak to w zasadzie się nazywa, są chronione prawem autorskim. I ostatni. Akty prawne nie stanowią, nie podlegają prawie. A przecież tam, co prawda tego nie widać aż tak bardzo, ale tam jest takie C w kółeczku, a C w kółeczku oznacza copyright i Kancelaria Sejmu. Nie byłaby to pierwsza wpadka Kancelarii Sejmu w karierze. Zgadza się, tak. Ale to nie jest prawdopodobnie oficjalna ustawa, tylko to jest ze strony ISAP-u sejmowego, a nie z wyniku ustaw. Tam, gdzie nie było ustaw, inaczej wyglądają. No, ale nawet jeżeli, to tak czy inaczej, projekty ustaw, w ogóle wszelkie akty normatywne, do których zaliczają się ustawy, rozporządzenia, nie są objęte prawem autorskim. Również ich projekty nie są objęte prawem autorskim. Więc nawet jeżeli Kancelaria Sejmu postanowiła sobie postawić właśnie C w kółeczku, to no niestety nie do końca i to wyszło. Znaczy nie osiągnęła tego celu, który chciała osiągnąć, w ten sposób to ujmę. Dobrze. I teraz tak, wracając na przykład do Teatru Szekspirowskiego. Czy jest taki moment, kiedy to prawo, ta ochrona prawnoautorska projektu teatru przestanie obowiązywać? Bardzo proste pytanie, ponieważ odpowiedź jest zawarta w tabeli. Prawa autorskie dzielimy na dwa rodzaje. Mamy prawa osobiste i mamy prawa majątkowe. Prawa osobiste to są to prawa niezbywalne. Tak naprawdę w ogóle nie możemy od nich odstąpić. W momencie, kiedy upubliczniamy swoje dzieło, jesteśmy jego autorem, możemy chronić integralność dzieła, czyli to, czyli nawet jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób naruszy treść czy formę tego dzieła, to możemy dochodzić swoich praw w ten sposób. Natomiast mamy jeszcze prawa majątkowe, to znaczy każdemu autorowi danego dzieła, każdemu twórcy przysługuje wynagrodzenie. Swoją drogą tego wynagrodzenia w myśl ustawy nie można się zrzec, co jest też jednym z problemów prawa autorskiego. Natomiast dobra wiadomość, powiedzmy, jest taka, że prawa autorskie wygasają 70 lat po śmierci twórcy. Kiedyś ten okres był troszeczkę krótszy, w tej chwili on
niektórych krajach systematycznie ulega wydłużeniu. Są nawet takie osoby, które sugerują, że prawa autorskie majątkowe powinny na całą wieczność obowiązywać. Ale jeszcze na szczęście tak nie jest. Prawa autorskie majątkowe są prawami zbywalnymi, to znaczy w momencie, kiedy śmierci autora, mogą je przejąć jego spadkobiercy. I w przypadku naruszeń tych praw, albo nawet niekoniecznie naruszeń, ale chociażby odbioru tantiem, to im przysługuje to prawo. W myśl polskiego prawa, jeżeli twórca nie wskaże inaczej, nie wskaże w swojej woli inaczej, to takie prawa przysługują jego najbliższej rodzinie, powiedzmy. Jest natomiast parę tak zwanych wyjątków od prawa autorskiego, o których chciałabym powiedzieć. Chociaż tak naprawdę niektórzy uważają, że samo prawo autorskie jest wyjątkiem, więc te wyjątki nie są tak naprawdę wyjątkami, tylko są takimi naszymi prawami, o które powinniśmy dbać. Więc, czy ktoś z Państwa studiuje prawo? Świetnie. Doskonale. Jak wyglądają Pana podręczniki do prawa? Nie mam pojęcia. Nie, to ciekawe, na pierwszej stronie często jest taki znaczek z kciukiem w górę i napisem nie kseruję, prawo zobowiązuje. To bardzo mnie cieszy, że wydawnictwa wydające podręczniki akademickie znają prawo autorskie. A właściwie w zasadzie go nie znają, to był sarkazm z mojej strony. Ponieważ Państwo możecie, Pan może skserować cały ten podręcznik, nie oznacza to, że Pan narusza w jakikolwiek sposób prawa autorskie. Dozwolony użytek prywatny, bo o nim mowa, dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych, więc tylko i wyłącznie pojedynczej osoby. I w związku z tymi wszystkimi działaniami, które zostały wymienione w prezentacji, nie przysługuje twórcom wynagrodzenie, czyli możecie Państwo na przykład skserować cały podręcznik albo zeskanować. Możecie go udostępnić swoim znajomym albo swojej rodzinie, ponieważ ustawa twierdzi, że tak zwany krąg znajomych osobistych czy też rodziny to są te osoby, którym Państwo możecie przekazać taki skan bądź taką kserokopię. Tylko jedyny problem rodzi się w momencie, gdyby Pan na przykład postanowił ten swój podręcznik z prawa karnego, nie wiem, na przykład, udostępnić, wrzucić na chomika, no to wtedy łamałby już Pan jednak prawo, ponieważ chomik, jak wiadomo, nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do wszystkich krewnych i znajomych królika, ale też obejmuje pozostałe osoby, które mogą mieć do tego dostęp. Więc tak, jeżeli Państwo chcecie kserować jakąś książkę i przekazać ją swoim znajomym, możecie jak najbardziej. Możecie Państwo też ściągnąć film z internetu. Nie możecie Państwo używać serwisów typu peer-to-peer, ponieważ wtedy Państwo z kolei udostępniacie te treści, które macie, a to udostępnianie jest łamaniem prawa. Więc jeżeli tylko nie udostępniacie, to możecie ściągać na przykład taki film. Co jeszcze możecie zrobić? Możecie wykonać kopię swojej płyty, ale nie możecie już na przykład, jeżeli na tej płycie znajduje się program komputerowy, jeżeli ktokolwiek jeszcze trzyma programy komputerowe na płytach, to nie możecie zrobić takiej kopii, ponieważ z dozwolonego użytku prywatnego są wykluczone programy komputerowe. Możecie też Państwo sobie puścić muzykę na urodzinach swoich i wtedy też nie musicie uiszczać opłat na rzecz twórców. Gorzej będzie, jeżeli któryś z Państwa planuje na przykład wesele, to wtedy nie. Wtedy możecie Państwo mieć wizytę inspektora ZAIKS-u, który będzie się domagał uiszczenia tantiem. Nie jest to jedyna sprawa, której się domagają inspektorzy ZAIKS-u. Nie. Około roku czy dwóch temu... Przepraszam. Przy mi nie psuć wykładu. Dobrze. Co jeszcze warto dodać w związku z dozwolonym użytkiem prywatnym? Tak naprawdę jest jeszcze coś takiego jak opłaty reprograficzne. To znaczy tak naprawdę taką opłatą za nasz dozwolony użytek prywatny jest opłata, która jest uiszczana na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi przez producentów bądź importerów sprzętu elektronicznego. W tej chwili katalog różnego rodzaju sprzętów jest zamknięty, to są między innymi kserokopiarki, drukarki, magnetofony i tym podobne rzeczy, ale też papier,
i czyste płyty CD. Więc na przykład taki punkt kserograficzny też powinien uiszczać opłatę reprograficzną na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Więc tak, można uznać, że Państwo macie ten dozwolony użytek prywatny, ponieważ zapłaciliście częściowo za niego. Jest też coś takiego, co się nazywa dozwolonym użytkiem publicznym. Ja chciałabym chwilę powiedzieć, trochę powiedzieć na temat dozwolonego użytku edukacyjnego. Bardzo adekwatnie, ponieważ znajdujemy się na uczelni. I co w ramach tego dozwolonego użytku publicznego, edukacyjnego mogą zrobić różnego rodzaju instytucje. Na przykład taka biblioteka może wypożyczać czytelnikom książki. W myśl nowelizacji prawa autorskiego, która weszła w życie w maju 2015 roku, jednak wprowadzono tak zwane opłaty za wypożyczenia biblioteczne. Te opłaty są pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania i przekazywane twórcom. To znaczy mają być przekazywane twórcom. To, czy one są przekazywane, to jest już inna kwestia. Biblioteka uczelniana może wykonać kopie podręczników akademickich i może je też udostępniać przez wewnętrzną sieć akademicką. Archiwum może stworzyć kopie cyfrowe posiadanych zbiorów, jeżeli one są jeszcze objęte prawem autorskim, ponieważ to jest tak naprawdę na wszelki wypadek, że jeżeli na przykład nie wiem, dana książka nie wiem, spłonie w czasie pożaru, to jest to sposób na zabezpieczenie tych dóbr. Na lekcji w szkole możecie Państwo z uczniami obejrzeć nie wiem, ekranizację jakiejkolwiek lektury szkolnej. Możecie też Państwo nagrać płytę, ale tylko z fragmentami tego utworu. W myśl nowelizacji prawa autorskiego możecie też Państwo zorganizować kursy e-learningowe i przekazywać materiały, które wykorzystują materiały objęte prawem autorskim uczestnikom takiego kursu. Warunkiem jest to, że ten kurs powinien być zamknięty. To znaczy tak naprawdę powinno się logować do tego kursu, jeżeli to jest oczywiście kurs, znaczy tak, to musi być kurs online. Trzeba się zalogować, więc to jest na szczęście ten wyjątek. Ale jest jeden mały problem z dozwolonym użytkiem edukacyjnym, ponieważ on dotyczy w tej chwili tylko instytucji oświatowych i instytucji edukacyjnych, czyli dotyczy szkół, dotyczy uniwersytetów, dotyczy instytutów badawczych, dotyczy nawet szkół oficerskich, nie wiedzieć czemu, ale nie dotyczy na przykład organizacji, które się zajmują kształceniem, zajmują się edukacją, nie dotyczy różnego rodzaju fundacji, które się zajmują działalnością badawczą bądź edukacyjną, czyli ogólnie ten wyjątek pomija całą sferę edukacji nieformalnej. Tak naprawdę tylko i wyłącznie, oczywiście na przykład dozwolony użytek edukacyjny dotyczy szkół, prywatnych szkół na przykład, ale już nie prywatnych szkół językowych, nie wiedzieć czemu. One zostały wykluczone przez ustawodawcę. W zasadzie, jak już opisywałam wcześniej, mówiłam troszeczkę o prawach autorskich majątkowych i osobistych, zarysowałam też parę problemów, które są z tym związane, chociażby jak Państwo oglądaliście te slajdy z różnymi utworami, bądź też nie utworami, to możecie Państwo sobie wyobrazić, że faktycznie troszeczkę tych problemów jest, chociażby czasami trudno zgadnąć, co jest objęte tym prawem autorskim, a co nie, i to nie jest aż takie oczywiste. Więc postanowiłam sobie pozwolić na przytoczenie różnych ciekawych historyjek, które będą obrazowały różnego rodzaju problemy z prawem autorskim, które zostały w tej chwili wyłuszczone. I pierwszy z nich to jest problem okresu obowiązywania praw autorskich i odpowiedni cytat. To jest cytat Marka Twaina wygłoszony przed kongresem, w wyznaniu przed kongresem w 1906 roku. W 1909 roku zostało zmienione prawo autorskie w Stanach Zjednoczonych i zostało wydłużone prawo autorskie. Nie wiem, czy akurat ze względu na to, że pan Twain bardzo chciał, żeby jego córki, które niestety niczego w życiu się nie nauczyły, głównie ze względu na winę swojego ojca, mogły być beneficjentkami tego systemu. Niektórzy podejrzewają, że Mark Twain, żeby to było takie ironiczne wystąpienie. I ja też bardzo chciałabym wierzyć w to, że to było ironiczne wystąpienie. Natomiast jest parę innych źródeł, które dowodzą, że co najmniej poglądy Marka Twaina w kwestii praw autorskich ewoluowały na przestrzeni jego życia.
I nie zawsze jednak zdobywał się na takie duże poczucie humoru w tym zakresie. A też jego spadkobiercy niekoniecznie mieli takie duże poczucie humoru. I Mark Twain będzie bohaterem jednej z historii. Otóż Mark Twain, w zasadzie Samuel Clemens, zmarł w roku 1910. Natomiast w 1917 roku pani Emily Grant Hutchins postanowiła wydać książkę Jeb Heron. Ta książka została napisana podczas seansu spirytystycznego i posługiwano się właśnie taką tabliczką Ouija, którą Państwo widzicie na zdjęciu. W czasie seansu spirytystycznego medium ma taki wskaźnik, którym pokazuje się litery poszczególne, czyli to by naprawdę musiała być bardzo żmudna praca, jeżeli całą książkę w ten sposób postanowili napisać. Niemniej jednak pani Hutchins twierdziła, że z zagrobu Mark Twain przedyktował tę książkę. Na początku fundusz, który zajmował się opieką, spuścizną Marka Twaina, zaprotestował i stwierdził, że absolutnie nie jest możliwe, żeby Mark Twain był autorem tejże książki, ale później stwierdził, że nawet jeżeli Mark Twain podyktował tęże książkę już jako denat, to i tak to im przysługują prawa autorskie do tej książki, a w związku z tym, że ten fundusz miał podpisaną umowę z jednym określonym wydawnictwem, ta książka może zostać wydana tylko i wyłącznie przez to wydawnictwo. Ostatecznie została założona sprawa w sądzie przeciwko pani Hutchins. Pani Hutchins została oskarżona o naruszenie dobrego imienia i dorobku Marka Twaina. Przy okazji Mark Twain, czyli pseudonim artystyczny Samuela Clemensa, był jeszcze dodatkowo objęty, jest znakiem handlowym w Stanach Zjednoczonych. I sprawę przegrała. Przepraszam, jedna ważna informacja, ponieważ ta książka ostatecznie nie ukazała się z imieniem i nazwiskiem autora, ale jego zdjęcie zostało wydrukowane na okładce, więc tak, no, taki subtelny zabieg zastosowany, który by sugerował autorstwo. Niemniej jednak to nie ustrzegło pani Hutchins przed przegraną w sądzie. A reklama na procesie? Proszę? Reklama na procesie? No. Nie wiem, czy sprowadzono medium, prawdę powiedziawszy. Takich informacji się nie doczekałam, ale to tak, to musiałby być też bardzo długi proces, podobnie jak i pisanie tej książki. Nic dziwnego, że ona dopiero w 1917 roku ujrzała światło dzienne. W każdym razie książka została wycofana z obiegu dzisiaj z białym krukiem. Jest jeszcze jeden taki problem. Czy Państwo kojarzycie Annę Frank? To była taka nastolatka z rodziny żydowskiej. Jej rodzina w latach 30. już przeniosła się z Niemiec do Amsterdamu i w roku 42. postanowili się ukrywać w takiej małej komórce w mieszkaniu. Dzisiaj to ta komórka jest muzeum Anny Frank, jedno z największych atrakcji turystycznych, takich dosyć specyficznych, ale mimo wszystko, Amsterdamu. I sama Anna Frank zginęła w obozie w Bergen-Belsen razem z matką i ze swoją siostrą w roku 45, na kilka miesięcy przed wyzwoleniem tegoż obozu. Natomiast jako jedyny z jej rodziny przeżył jej ojciec, Otto Frank, który zmarł w roku 1980. Można by pomyśleć, jaki jest problem z tym związany. Otóż tak naprawdę ojciec Anny Frank na początku zupełnie się nie przejmował, bo Anna Frank w czasie tego zamknięcia, w czasie tych dwóch lat, ponieważ rodzina została zadenuncjowana w 1944 roku i dlatego wylądowali w tym obozie, pominęłam ten jeden drobny, ważny szczegół, pisała swój dziennik. Ten dziennik się zachował, nie trafił z nią do obozu, został odnaleziony chyba przez jakiegoś przyjaciela rodziny i przekazany ojcu już po wojnie. Ojciec na początku stwierdził, że no, to nie jest jakieś wiekopomne dzieło, natomiast powoli zaczął go czytać i stwierdził, że być może jest to lektura, jest to rzecz, która warta byłaby szerszego udostępnienia. I faktycznie dokonał różnych zmian, zredagował ten dziennik i ten dziennik się ukazał. Powinien przejść do domeny publicznej, czyli ta domena publiczna to jest ten... To jest takie mityczne miejsce, gdzie przechodzą różne dzieła po tym, jak wygasają prawa autorskie, czyli w Europie, w Polsce średnio po 70 latach śmierci twórcy. Anna Frank zginęła w 1945 roku. To 45 plus 70, no to mamy 2016. To znaczy
Jeszcze jedno małe wyjaśnienie. To nie jest równo 70 lat, tylko zawsze w roku następnym po upływie tych 70 lat te dzieła przechodzą do domeny publicznej. Otóż Fundusz Anny Frank, który zajmuje się tą spuścizną, utrzymuje, że nie. Dlatego, że te zmiany w tym dzienniku dokonane przez ojca były na tyle duże, że tak naprawdę można go uznać za współautora. Pomimo tego, że na okładce on nie figuruje jako współautor, a ponieważ pan Otto Frank zmarł w roku 1980, no więc jeszcze długo, długo nie powinniśmy ujrzeć dzienników Anny Frank. A w tym roku chociażby miały być udostępnione w oryginale te dzienniki. Na przykład Wikipedia postanowiła na znak protestu zdjąć oryginalną wersję dzienników, ponieważ chociażby, a Wikipedia z kolei funkcjonuje pod jurysdykcją amerykańską, a tam jest jeszcze gorzej, bo tam prawa autorskie obowiązują 95 lat po śmierci twórcy, majątkowe, przepraszam. Jeszcze dodatkową, takim powiedzmy pikantnym szczegółem jest to, że w 2016 roku, co prawda z małymi dyskusjami i z różnymi kontrowersjami, ale przeszły do domeny publicznej dzieła Józefa Goebbelsa i Adolfa Hitlera, między innymi właśnie Mein Kampf. Więc można by pomyśleć, że chociażby ze względów wizerunkowych Fundusz Anny Frank mógłby się nie wykłócać co do tego, że to dzieło nadal jest objęte prawem autorskim, ponieważ no, to dzieło stanowiłoby doskonały kontrapunkt dla wymienionych utworów przeze mnie. Natomiast no, niestety oni chyba przeoczyli tę okazję. Dobrze, to dalej porozmawiamy chwilę o prawach, o czasie obowiązywania praw autorskich i o tym, z czego to wynika. I przeniesiemy się tym razem do Stanów Zjednoczonych. I tym razem powiem coś nareszcie o myszce Mickey, czyli o naszej tytułowej bohaterce. Bo to ona jest współwinną tego, że te prawa autorskie ulegają wydłużeniu. Znaczy, nie wiedzieć takim dziwnym trafem za każdym razem, kiedy postać myszki Mickey, która została stworzona w 1928 roku, ma przejść do domeny publicznej, to kilka lat wcześniej korporacja Walta Disneya zaczyna lobbować za zmianą prawa autorskiego, na skutek czego oczywiście prawodawcy przychylają się do tej skromnej prośby sympatycznej myszki, w końcu to jest naprawdę, bo byłoby to ogromną stratą, gdyby ta postać przyszła do domeny publicznej, finansową na pewno dla Walta Disneya i dziwnym trafem te prawa autorskie ulegają wydłużeniu. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w roku 76, ponieważ, tak jak mówiłam, myszka Mickey powstała w roku 1928. W roku 1928, według wtedy obowiązującego prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych, od momentu upublicznienia przysługiwało 56 lat, czyli w roku 84 ta postać przeszłaby do domeny publicznej. Natomiast właśnie w 1976 roku Kongres uchwalił nowe prawo, znowelizował ustawę o prawie autorskim, w myśl której dzieła, które zostały opublikowane, tak zwane dzieła korporacyjne, które zostały opublikowane, upublicznione po roku 1922, czyli między innymi dotyczące myszki Mickey, ich ochrona została wydłużona do 75 lat, czyli do roku 2003. No i co się stało? W latach 90. Już mniej subtelnymi środkami, ponieważ został nawet powołany taki Walt Disney Super PAC, który finansuje sponsorów danej ustawy, zaczął swoją działalność i zaczął lobbować za wydłużeniem praw autorskich i w roku 98 został uchwalony Copyright Extension Act, który ma też dwie inne nazwy, Sonny Bono Act i właśnie Mickey Mouse Protection Act, ze względu właśnie na ogromny wkład myszki Mickey w ochronę twórców. Tak, i w myśl tej nowelizacji prawa autorskiego myszce Mickey przysługuje ochrona 95-letnia, czyli ona przejdzie do
domeny publicznej w roku 2023. No więc z niecierpliwością czekamy na kolejne działania Walt Disneya w zakresie przedłużenia praw autorskich. Notabene, tak jak mówiłam, ta ustawa nosi też miano Sonny Bono Act, przepraszam. Wdowa po tym artyście argumentowała, że biedny nieboszczyk to on byłby za tym, żeby majątkowe prawa autorskie obowiązywały przez całą wieczność, więc niewykluczone, że tym razem właśnie ona zostanie wysłuchana i też postać myszki zostanie ocalona. Ale jeszcze jaki jest dodatkowy problem związany z myszką Miki, bo nie tylko ten związany z działalnością lobbyingową całej szajki Disneya. Otóż ten obrazek, który Państwo widzicie, to jest obrazek pochodzący też z komiksu stworzonego przez taką grupę artystów, grafików Air Pirates. Ona powstała w latach 70. Jej założycielem był pan Dan Neal. Z tego komiksu też pochodzi, tak jak mówiłam wcześniej, ten obrazek z pierwszego slajdu, przepraszam. I co jest takiego dziwnego w tym komiksie? Znaczy, jak Państwo widzicie, ta postać myszki Miki, ona została troszeczkę w taki sposób nieszablonowy przedstawiona, a są powiedzmy bardziej daleko idące ingerencje w te komiksy, które powstały. Między innymi ta myszka Miki w tych komiksach zażywa narkotyki, uprawia seks. I skończyło się na procesie oczywiście. Walt Disney pozwał twórców tego komiksu za to, że naruszył integralność dzieła między innymi. Notabene myszka Miki i inne postaci z tego zwierzęca Walta Disneya to są też znaki handlowe, więc tak naprawdę nawet jeżeli to taka uwaga, powiedzmy, do tego okresu obowiązywania praw autorskich, nawet jeżeli wygasłyby prawa majątkowe, to one nadal będą chronione jako znak handlowy, tak czy inaczej. No, w każdym razie, wracając do piratów, którzy ośmielili się tworzyć dzieła zależne nie do końca po linii politycznej korporacji, oni przegrali tę sprawę. Dan Neal bardzo się cieszył, że nie poszedł do więzienia, natomiast musiał zapłacić bardzo dużo za to odszkodowania samej korporacji. No i oczywiście same komiksy też są bardzo trudno w tej chwili dostępne, one zostały wycofane. Można je gdzieś tam kupić na eBay bodajże, ale one osiągają oczywiście astronomiczne ceny ze względu na bardzo niską podaż. Jeżeli któreś z Państwa by chciało wziąć w obronę artystyczne zapędy Walta Disneya, to chciałabym tylko przypomnieć, że różne bajki, które produkuje Walt Disney, one czerpią garściami z domeny publicznej. Tutaj na obrazku widzimy Królewnę Śnieżkę, która przecież jest bajką braci Grimm. A pewnie zresztą nie tylko bajką braci Grimm, pewnie była też pewnie jakąś przypowieścią ludową przekazywaną ustnie. A z kolei po prawej stronie mamy dzwonnika z Notre Dame. Znaczy, przepraszam, to nie jest dzwonnik z Notre Dame, bo dzwonnik z Notre Dame to jest tytuł bajki Disneya. Natomiast oryginał to oczywiście Katedra Marii Panny w Paryżu Wiktora Hugo. Słynna powieść. No, można oczywiście polemizować, że wkład artystyczny Disneya polegał na dodaniu śpiewających gargulców do samego filmu. No inne takie przykłady to chociażby Król Lew, który nawiązuje do Hamleta. Mamy też Królową Śniegu, mamy też bajki Andersena, mamy bajki Charlesa Perrault i inne tego typu utwory. Ich jest bodajże ponad 50. No więc tak, można powiedzieć, że Walt Disney dba o to, żeby te utwory zostały w naszej pamięci. Kolejny problem. Prawa autorskie to jest część takiej szerszej koncepcji, która jest nazwana własnością intelektualną i dzisiaj ze względu na to, że i tak już bardzo długo gadam, nie będę mówić o innych aspektach tejże własności intelektualnej, czyli na przykład o prawie patentowym. Ale zwolennicy całej koncepcji własności intelektualnej utrzymują, że to jest taka sama własność jak własność fizyczna,
Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli jestem właścicielką tego biurka, no to jeżeli to tak samo jestem właścicielką projektu tego biurka. I problem polega na tym, że tak naprawdę w dużej mierze własność intelektualna dotyczy zasobów, które absolutnie nie są rzadkie. A jak wiemy, własność jest rozwiązaniem problemu rzadkości, jest bardzo skutecznym rozwiązaniem problemu rzadkości różnych dóbr, które funkcjonują na rynku. Natomiast no, własność intelektualna, no, jest całkiem możliwe, że będziemy mieli taki sam pomysł, że dwie różne osoby, nawet trzy różne osoby, cztery różne osoby będą miały bardzo podobny pomysł na, nie wiem, napisanie powieści, na stworzenie obrazu. I nawet się może zdarzyć, że namalują w tym samym okresie. Więc, no, tak jak mówię, te same idee i to, co jest później zobrazowaniem tych idei, absolutnie nie są rzadkie. Problem zaczyna się w momencie, kiedy tak naprawdę własność intelektualna zaczyna ograniczać też naszą własność fizyczną. I taką, jednym z przykładem takiej sprawy jest sprawa też z ubiegłego roku. W Stanach Zjednoczonych, to jest kraj, który jest naprawdę obfituje w różne przykłady dotyczące absurdów prawa autorskiego, jest firma John Deere, która produkuje ciągniki i traktory. Jak Państwo wiecie, niedługo w ramach tego, co się nazywa internetem rzeczy, nasze lodówki będą nas śledzić, więc nawet takie proste, zdawałoby się, urządzenia jak ciągniki albo traktory są wyposażone w oprogramowanie, które są chronione prawem autorskim. W związku z czym John Deere twierdził, że farmerzy, którzy kupują te traktory, nie mogą dokonywać różnych drobnych napraw, ponieważ sprzeciwiliby się warunkom licencji, na której udostępnione jest to oprogramowanie. Na szczęście Biblioteka Kongresu, która podejmowała decyzję w tej kwestii, uznała, że jednak farmerzy mogą dokonywać tych drobnych napraw. Co ciekawe, w tym sporze również zajęli głos producenci samochodów, na przykład General Motors, który właśnie podobnie argumentował, twierdząc, że jesteśmy tak naprawdę właścicielami swoich własnych samochodów ze względu na to, na programy, które się tam znajdują. Innym takim ograniczeniem naszej fizycznej własności są tak zwane DRM-y, czyli zabezpieczenie przed kopiowaniem plików. One były bardzo popularne kiedyś, jeżeli chodzi o płyty CD. W tej chwili stosuje się je wobec e-booków. Na szczęście nie w Polsce. W Polsce uznano, że jednak DRM-y tak jakoś nie będą stanowiły skutecznego narzędzia do walki z piractwem, więc zrezygnowano z tego i wprowadzono znaki wodne. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa ma na przykład Kindla i kupuje e-booki w Amazonie, to tak, część z tych e-booków jest objęta DRM-em. Co może oznaczać, że na przykład jeżeli kiedykolwiek na przykład Amazonowi się przyśni usunąć jakąś książkę ze swojego księgozbioru, to Państwo możecie też stracić ten egzemplarz, bo on zostanie, na tym polega chociażby ten problem. Dobrze. Kolejny problem to jest taka nie tylko polska specyfika, ale wrócimy akurat do Polski, to są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Czyli to są organizacje skupiające, które pobierają wspomniane opłaty reprograficzne, czyli te opłaty od czystych nośników, o których wspominałam. To są też organizacje, które pobierają tantiemy i rozprowadzają je wśród twórców. Ta sprawa, o której mówię, dotyczy pana Marcina Węgrzynowskiego, fryzjera z Wałbrzycha, na co wskazuje jego fantazyjna fryzura. Pan Marcin postanowił w swoim zakładzie puszczać radio swoim klientom. Tak, to pewnie to była ta sprawa, o której mówiłeś, nie? Nie, nie. A, to będzie w komentarzu, to jestem bardzo ciekawa w takim razie, co to będzie za sprawa. Adrem, pan Marcin Węgrzynowski puszczał swoim klientom radio w zakładzie fryzjerskim. Na początku 2014 roku zgłosił się do niego inspektor ZAIKS, czyli jednej z najbardziej znanych organizacji OZZ, i zażądał od niego uiszczenia tantiem w wysokości 923 zł. Pan Marcin stwierdził, że przecież no, klienci nie przychodzą do salonu fryzjerskiego po to, żeby słuchać radia, tylko po to, żeby się ostrzyc. Natomiast no, inspektorzy ZAIKS utrzymywali, że nie, że jednak to podwyższa jak gdyby wartość
samego zakładu i dzięki temu, że klienci mogą słuchać radia, nawet jeżeli ono jest zagłuszone przez dźwięk, nie wiem, lokówek albo suszarek i innych tego typu narzędzi, to nadal oni mogą wybrać ten właśnie lokal. Sprawa trafiła do sądu. Sąd pierwszej instancji w kwietniu 2014 roku zadecydował, że tak, no, klienci salonów fryzjerskich udają się do tych przybytków po to, żeby się ostrzyc, a nie po to, żeby posłuchać muzyki. A została złożona apelacja i w sierpniu tego samego roku została ona na szczęście oddalona i wygrał pan Węgrzynowski, którego triumfalną minę i znaczącą koszulkę państwo widzicie. Swoją drogą, jeżeli państwo chcecie na przykład sobie zrobić podobną koszulkę, tak dla draki, to spokojnie, to pytałam się pana Węgrzynowskiego, czy można spokojnie korzystać z jego pomysłu. On mówi, tak, nie, ja tylko tak sobie ściągnąłem to logo i tam dołożyłem jakąś taką tam czcionkę i więc tak, spokojnie, można sobie taką koszulkę wykonać. I kolejny problem. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma zdjęciami, oprócz oczywistej? A w zasadzie jaka jest implikacja związana z różnicą pomiędzy tymi zdjęciami? To po prawej jest objęte prawami autorskimi. Dlaczego? Bo instalacja świetlna jest objęta prawami autorskimi. A dlaczego instalacja jest objęta prawami autorskimi? Bo artysta zamieszczał lampki w konkretny sposób. No tak, to znaczy są jeszcze te prawa, znaczy ta instalacja jest dużo młodsza od samej wieży. Więc sama wieża bez instalacji, ona już jest na tyle starym budynkiem, że jest w domenie publicznej, natomiast tak, instalacja jest objęta prawem autorskim. To zdjęcie obrazuje inny problem, a w zasadzie kwestię dotyczącą prawa autorskiego. Kolejnym z wyjątków w prawie autorskim jest tak zwana wolność panoramy. Wolność panoramy to jest takie pozwolenie na to, żeby wykonywać zdjęcia obiektów, które się znajdują w przestrzeni publicznej i nie pytać o zgodę ich twórców. Czyli na przykład, jeżeli chcemy sobie zrobić zdjęcie, nie wiem, Teatru Szekspirowskiego w Polsce, to tak, możemy zrobić to zdjęcie i nie musimy pana Rizziego, który jest autorem projektu, pytać o zgodę w tej kwestii. Jednak Polska jest w grupie krajów, w których obowiązuje ten wyjątek, ale są takie kraje jak na przykład Francja, Grecja, Włochy, Białoruś i Ukraina na przykład w Europie, gdzie nie ma w ogóle czegoś takiego jak wolność panoramy. W 2015 roku Parlament Europejski bardzo chciał ujednolicić prawa autorskie i stwierdził, że wolność panoramy powinna zostać zniesiona. To znaczy, powinno dla komercyjnego wykorzystania fotografii, jeżeli ktoś chciałby komercyjnie wykorzystać daną fotografię, to powinien się ubiegać o pozwolenie twórcy. I do czego by to doprowadziło? To jest London Eye, jak państwo wiecie. Tak samo można spotkać zdjęcia, nie wiem, Syrenki Kopenhaskiej na przykład. Takie zdjęcia chociażby zniknęłyby z Wikipedii. No. Dlaczego z Wikipedii? Wikipedia przecież nie wykorzystuje w żaden sposób komercyjnych fotografii, które tam zamieszcza. Ale Wikipedia ma taką zasadę, że zamieszcza tylko i wyłącznie zasoby na wolnej licencji, które nie są ograniczone komercyjnie w żaden sposób, więc tak, te zdjęcia, które by obrazywały różnego rodzaju budynki, chociażby Parlament Europejski, zniknęłyby z sieci. To na pewno byłby świetny pomysł na przykład. A, tak, ale ta poprawka na szczęście nie została przegłosowana. I podaję jeszcze chyba ostatnia kwestia związana z prawem autorskim. Przejdziemy do wolnych licencji. Prawo autorskie, a badania naukowe. Prawo autorskie tak naprawdę też obowiązuje, jeżeli chodzi o naukowców. Jeżeli państwo pracujecie na uczelni, albo nawet nie tyle pracujecie na uczelni, co nie wiem, jesteście doktorantami, to jeżeli tylko w państwa umowie o pracę na przykład jest zawarty przepis o zobowiązanie do twórczego wkładu, tak to się bodajże nazywa, to państwu się należą prawa autorskie, ale z kolei uczelnia ma prawo do opublikowania tejże pracy. Natomiast w jaki sposób prawa autorskie mogą szkodzić badaniom naukowym?
Otóż w 2004 roku ukazał się artykuł Francesco Stellacciego w czasopiśmie Nature Materials. Ten artykuł dotyczył syntetyzowania cząsteczek złota. Jeszcze w tym samym roku inny badacz, Rafael Levy, stwierdził, że w tymże artykule są błędy. Błędy statystyczne i że tak naprawdę autor dobierał dowody pod tezę. I postanowił napisać polemikę z tym artykułem, a z kolei efekty tej polemiki opublikować w czasopiśmie PLOS One, w czasopiśmie, które jest dostępne na wolnej licencji. I co się okazało? W samym artykule on powinien wykorzystać oryginalne zdjęcia, które ukazały się w artykule, no bo to jest ilustracja jego tezy tak naprawdę, to jest prawo cytatu. Natomiast właścicielem, wobec czego musi się kontaktować z wszystkimi wydawnictwami, które opublikowały ten artykuł i dopytywać się, czy może wykorzystać te zdjęcia. No, to jest kuriozalne dosyć, bo co tak naprawdę mu szkodzi wykorzystać te zdjęcia? Tak jak mówiłam, on wykorzystuje, chce po prostu, one stanowią jakieś oparcie dla jego wywodu teoretycznego. Natomiast wydawnictwo Alien Sons, do którego należą prawa, ono nie zgadza się na to, żeby te zdjęcia zostały opublikowane na wolnej licencji i nie udostępnia tych zdjęć, wobec czego nie może się ukazać artykuł krytyczny dotyczący tegoż artykułu. Tak. Jak już bardzo dużo Państwu opowiedziałam o problemach z prawem autorskim, to może tak na zakończenie taki bardziej pozytywny aspekt. W końcu wiemy, że też krytyka powinna być konstruktywna, więc co może być częściowym rozwiązaniem dla praw autorskich? Mogą być takie znaczki. To są licencje. Licencje Creative Commons akurat. Licencje jest mnóstwo. Na przykład odrębne licencje są na oprogramowanie, ponieważ jest to temat bardzo, bardzo szeroki. To też nie będę go w szczegółach omawiała, tylko skupię się na licencjach Creative Commons. Jeżeli Państwo na przykład, nie wiem, chcecie opublikować swój artykuł, na przykład namalowaliście Państwo obraz, nie wiem, napiszecie wiersz, chcecie go opublikować, możecie Państwo sobie wybrać dowolną licencję. To są warunki tych licencji, czyli na przykład ten człowieczek to jest licencja CC BY, czyli uznanie autorstwa. Innymi słowy, jeżeli Państwo opublikujecie to swój utwór na tej licencji, to pozwalacie Państwo na to, żeby ten utwór był wykonywany przez inne osoby, żeby był kopiowany, zwielokrotniany, upowszechniany przez innych, żeby powstawały też dzieła zależne. Dzieła zależne to na przykład tłumaczenia, ale też remiksy danego dzieła. Remiksem jest na przykład Dama z Gronostajem, ale gdzie Gronostaj nosi tę czapkę piracką, o której Państwu pokazywałam. To jest właśnie przykład remiksu. Ten akurat remiks jest udostępniony na licencji Creative Commons CC BY SA, czyli tej odwróconej strzałce, to jest to SA. Co to jest ta odwrócona strzałka? Ta odwrócona strzałka to jest tak zwana klauzula copyleftowa. To co oznacza, że wszystkie dzieła zależne, które zostaną, które powstaną na podstawie dzieła oryginalnego, muszą być upublicznione na dokładnie takiej samej licencji co oryginał. Później mamy jeszcze dwie bardziej restrykcyjne klauzule. Mamy klauzulę bez wykorzystania komercyjnego, co oznacza, że Państwo możecie robić wszystko to, co mogliście robić w tej licencji CC BY, czy też BY, upubliczniać, kopiować, tworzyć dzieła zależne, ale nie możecie Państwo tego wykorzystywać komercyjnie w żaden sposób. Można też tworzyć dzieła zależne. I wreszcie ostatnia, to jest taka sama licencja jak poprzednie, taki sam warunek, bardzo podobny, tylko nie możecie Państwo tworzyć dzieł zależnych, czyli inne osoby muszą się ubiegać osobno o pozwolenie u Państwa, jeżeli chodzi o stworzenie na przykład tłumaczenia, czy też stworzenie remiksu chociażby. Te warunki tworzą różne kombinacje i te kombinacje zostały wypisane tutaj na tablicy. I tak naprawdę tylko dwie pierwsze kombinacje, czyli CC BY, CC BY SA, to są tak zwane wolne licencje, bo one nie są w żaden sposób ograniczające. Pozostałe licencje to są tak zwane licencje gratis.
I tak jak mówię, tych kombinacji jest 6, jest też coś takiego jak CC0. To jest inne oznaczenie domeny publicznej, które się przydaje na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych Państwo możecie na przykład stworzyć utwór i on może od razu trafić do domeny publicznej, w Polsce na przykład nie. W Polsce ustawodawca twierdził, że twórca nie ma takiej woli, żeby od razu przekazać swoje dzieło do domeny publicznej, trzeba czekać 70 lat po jego śmierci, żeby to dzieło przeszło. A, to mi się przypomniało, że był jeszcze jeden problem związany ze śmiercią twórcy, ale to może Państwu opowiem już przy okazji pytań. Dobrze. Jakie są argumenty za stosowaniem licencji? Przede wszystkim takie, że to jest jasne określenie praw i obowiązków. Jeżeli Państwo upowszechniacie jakiś utwór i upowszechniacie go na danej licencji, to tak naprawdę one w jasny sposób przekazują, co inne osoby mogą z tym utworem zrobić. To znaczy, na przykład, nie wiem, jak pracowałam w jednej z organizacji pozarządowych, to pamiętam, że otrzymałam maila od pani z uniwersytetu, która chciała wykorzystać infografiki, które były opublikowane na jednej ze stron. Te infografiki były opublikowane akurat właśnie na wolnej licencji, ale pani nie wiedziała, czym są wolne licencje i ona specjalnie, ponieważ jest przyzwyczajona do tego, więc ona pisze, jeżeli chce wykorzystać dane dzieło, to ona pisze za każdym razem do autorów i się pyta, czy ona może to wykorzystać w swojej pracy naukowej. No więc tak, te wolne licencje oszczędzają ten problem. Jeżeli Państwo je udostępniacie, ktoś może się zapoznać z warunkami tych licencji, to oszczędza dużo takich przepychanek różnego rodzaju. A drugi argument to jest to, że one są dość rozpowszechnione. Na szczęście na przykład też trafiają do środowiska akademickiego. Jest coraz więcej czasopism, które się ukazują na wolnych licencjach. To, że takie dostępność czasopism naukowych to jest realny problem, świadczy chociażby to, że część tych tradycyjnych wydawnictw naukowych, które dotychczas publikowały czasopisma, one żądały po prostu kuriozalnych kwot za subskrypcję tych czasopism, wobec czego doszło do takiej sytuacji, że nawet najbogatsze biblioteki, jak nie wiem, Uniwersytetu Harvardskiego albo Stanforda, nie stać było ich na to, żeby sprowadzać czasopisma naukowe, w których są publikowane informacje, które bardzo często są powstały za pieniądze podatników, no bo umówmy się, jest duża część uczelni publicznych, które funkcjonują z podatków, ale one później trafiają do obiegu zamkniętego. Bo inaczej tego się nie da nazwać, tych tradycyjnych czasopism. Dobrze, wracając do Creative Commons. Jeszcze jednym argumentem jest to, że chociażby taka Wikipedia, jeżeli Państwo chcecie trafić do Wikipedii, to tak, udostępniajcie Państwo swoje dzieła, swoje utwory na wolnych licencjach, wtedy się w nich znajdziecie. Jeżeli Państwo na przykład będzie ta klauzula zakazu wykorzystania niekomercyjnego, to one już tak nie trafią, takie są zasady Wikipedii. A jaki jest jeszcze argument za Creative Commons? Taki, że możecie Państwo tworzyć takie otwarte zasoby edukacyjne. To jest bardzo fajne rozwiązanie dla wszelkich instytucji związanych z edukacją nieformalną. Czyli możecie Państwo tworzyć, nie wiem, materiały do nauczania dzieci w szkołach, które udostępniacie, z których ktoś inny może korzystać, może je ulepszać, dostosowywać do swoich potrzeb. No myślę, że to jest taki argument, o którym warto pamiętać, jeżeli oczywiście jesteście Państwo zainteresowani. Natomiast są jeszcze pewne ograniczenia, bo tak naprawdę licencje niekoniecznie czasami rozwiązuje wszelkie problemy związane z prawem autorskim, bo tak naprawdę, okej, ja powiedziałam, że jest 6 różnych kombinacji związanych z tymi licencjami, ale licencje obowiązują w różnych krajach. To, że obowiązuje licencja Creative Commons, nie oznacza, że nagle przestaje obowiązywać prawo autorskie, które obowiązuje w danym kraju, więc licencje się tłumaczy na języki narodowe, wobec czego w tej chwili bodajże w 46 krajach one są dostępne, więc mamy 6 kombinacji w 46 różnych krajach. Z jakiej kombinacji Państwo chcecie skorzystać? To coś, o czym mówiłam wcześniej. W prawie autorskim, w myśl prawa autorskiego, ustawy o prawie autorskich, prawach pokrewnych, twórca nie może się zrzec swojego wynagrodzenia.
Więc dochodzi czasami do takich sytuacji, że na przykład są takie serwisy, które udostępniają muzykę na wolnych licencjach, ale w pewnym momencie zgłasza się organizacja zarządzania prawami autorskimi i żąda tantiem, pomimo tego, że te utwory są udostępnione na wolnej licencji. I tak naprawdę w myśl ustawy, chociaż zdroworozsądkowo nie powinna tego robić, ona może coś takiego robić. Więc tak, jest to pewien problem. I ostatnia kwestia, być może to nie jest problem, ale Państwo na pewno kojarzycie e-podręczniki. Czyli te podręczniki, które powstały na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Te podręczniki, tam było mnóstwo dyskusji związanych z tym, na jakich licencjach miały być one udostępnione. Ostatecznie one zostały udostępnione na wolnych licencjach, po różnych przepychankach, bo umówmy się, że jak Państwo zajrzycie sobie na pierwsze strony tych pierwszych części, które zostały udostępnione, to jest tam bardzo duży bałagan licencyjny, który wcale nie rozjaśnia sytuacji, w jakich sytuacjach można korzystać na przykład z danych materiałów, które są tam zawarte, bo na przykład podwykonawcy ministerstwa stwierdzili, że przecież nie będą podpisywać umów z przekazaniem praw autorskich i na wolnych licencjach, bo po co? Bo przecież twórca też ma prawo do tego, żeby chronić, nie wiem, obrazek, który przedstawia, nie wiem, rolników orzących ziemię w starożytnym Egipcie. To taki obrazek jest w podręczniku do historii dla klasy czwartej bodajże. Są natomiast osoby, które argumentują, że tak naprawdę skoro podręcznik powstał za pieniądze podatników, to tak naprawdę to jest to materiał urzędowy, wobec czego on w ogóle nie powinien być objęty prawem autorskim. Więc czy zamiast tej dyskusji na temat tego, na jakich licencjach ma być podręcznik udostępniony, a na jakich nie, i czy na przykład, nie wiem, wolne licencje nie sprzyjają pornografii, bo taki był argument kiedyś podniesiony przez MEN, to czy nie warto byłoby udostępnić tych e-podręczników jako właśnie nie utworu, czy też utworu urzędowego, co przynajmniej w tym zakresie, jeżeli chodzi o jego wykorzystanie, ukróciłoby pewne problemy. No, takim problemem za to nie jest podręcznik Wolna Przedsiębiorczość, mała reklama. Na samym końcu, tak, ten podręcznik to jest podręcznik, który jest udostępniony na wolnych licencjach, więc jak już Państwo będziecie chcieli na przykład, nie wiem, wydać swój podręcznik, to będziecie Państwo mogli skorzystać z tego podręcznika, tylko trzeba będzie napisać, że korzystaliście Państwo z podręcznika Wolna Przedsiębiorczość. Może powiedz coś więcej o tym podręczniku, bo pewnie nie wszyscy znają sprawę. Dobrze, to w takim razie ja już zakończę oficjalną część, przyciskając ten guziczek. Dziękuję bardzo. Tak. I to nie wiem, czy chcecie Państwo usłyszeć trochę więcej na temat wolnej przedsiębiorczości? Tak? Dobrze. To ja może sobie usiądę w takim razie. Już nie będę tkwiła w tej dziwacznej pozie i nachylała się przy tym mikrofonie. Okej. Okay. Tak, Wolno Przedsiębiorcze to jest podręcznik opracowany przez zespół Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa. Ten podręcznik będzie służył do nauczania chociażby podstaw przedsiębiorczości, można też go wykorzystać na innych lekcjach, na lekcjach historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie w klasach szkół ponadgimnazjalnych. Ten podręcznik jest zostanie udostępniony na wolnej licencji. W tej chwili podręcznik jest redagowany, a później trafi do ministerstwa, ponieważ po to, żeby mógł on być wykorzystywany przez szkoły publiczne, musi mieć akredytację ministerstwa. Cały ten proces potrwa, myślę, około 3-4 miesięcy. Natomiast już w tej chwili nieoficjalnie działa strona Wolna Przedsiębiorczość, oczywiście bez znaków diakrytycznych.pl, i tam są udostępnione otwarte zasoby edukacyjne, czyli scenariusze lekcji. Jeżeli Państwo na przykład, nie wiem, czy jest ktoś, kto na przykład prowadzi lekcje ekonomii dla młodzieży albo lekcje w szkołach, to jeżeli chcecie wykorzystać takie scenariusze lekcji, to bardzo do tego zachęcam. Też można spokojnie je wykorzystywać, drukować, kopiować, kserować.
domalowywać różne obrazki, jeżeli się chce dodawać różne inne obrazki, nie wiem, tworzyć remiksy, cokolwiek innego. Ogólnie po to, żeby, jeżeli Państwo chcecie, oczywiście jesteście zainteresowani ekonomią i jesteście też zainteresowani pracą dydaktyczną. Okej, to chyba tyle. Czy są jakieś pytania? W jakim sensie fragment? Na przykład jedną scenę z filmu. Albo ale gdzie udostępnić? Na przykład na YouTubie, chociaż YouTube akurat ma wewnętrzne regulaminy. Powiedzmy na mojej własnej stronie internetowej opublikować. Jedno zdjęcie... Jeżeli Pani... To jest prawo cytatu tak zwane, czyli może Pani wykorzystać ten fragment utworu. On musi mieć jakąś rozsądną długość. Tak samo gdyby Pani na przykład, nie wiem, pisała artykuł naukowy i umieściła cytat, który obejmuje, nie wiem, półtora strony, no to nie jest rozsądna długość cytatu. Ale już powiedzmy, nie wiem, kilka minut, czy tam, nie wiem, 30 sekund, to tak, może Pani to zrobić. To jest... To druga część tego pytania. Jeżeli skonfiguruje program peer-to-peer, tak by nigdy nie udostępniał dużych fragmentów filmów, to czy mogę pobierać programy, filmy przez torrenty? Nie, obawiam się, że nie. To znaczy ogólnie w tej chwili jest problem, bo tak jak mówiłam, to o czym ja mówiłam, to jest ustawodawstwo, natomiast jest też orzecznictwo, a to orzecznictwo z tego co wiem w tej chwili jest dosyć restrykcyjne, więc myślę, że niekoniecznie sąd uznałby, że nawet jeżeli Pani potrafi skonfigurować ten program po to, żeby się nie udostępniać całych filmów na przykład, to nie łamie Pani prawa autorskiego. Proszę. Ja mam pytanie związane z malarstwem i ze swoimi muzealnymi. W momencie, kiedy piszę artykuł i mam zamieścić ilustrację do artykułu, w którym muszę mieć wyjaśnioną sytuację związaną z prawami autorskimi, jak to się ma do zbiorów muzealnych w Polsce i w Europie w stosunku też do polskiej nowej ustawy o prawach autorskich? Wiem, że w muzeach były problemy z otrzymywaniem nowych dokumentów i prawami autorskimi od spadkobierców, od rodziny, żeby móc w ogóle wystawić ten obraz. Jak to wtedy obejść, jeżeli też te na przykład obrazy znajdują się w internecie? To znaczy, zasadniczo tu jest problem, bo po pierwsze jest coś takiego jak prawa autorskie do reprodukcji, to o czym Pani mówiła przy okazji zdjęcia chociażby teatru szekspirowskiego. Natomiast ogólnie, jeżeli chce Pani stworzyć artykuł, to w tej chwili tak, może Pani wykorzystać dane zdjęcie. No, mnóstwo z tych zdjęć jest udostępnionych na wolnych licencjach. W tej chwili coraz więcej muzeów, nie wiem, archiwów, galerii w ogóle udostępnia, cyfryzuje swoje, digitalizuje swoje zbiory. A tak, jeżeli chodzi o nowelizację prawa autorskiego, to w tej chwili jest możliwe, żeby, tak jak mówiłam, żeby te instytucje kultury, ale też właśnie biblioteki publiczne tworzyły kopie i udostępniały później je, udostępniały kopie tych zbiorów w internecie chociażby. Jest też taki inny problem związany z tak zwanymi dziełami osieroconymi. Dzieła osierocone to są dzieła, w których autor jest nieznany bądź z którym nie można się skontaktować i przez kilka lat był problem. Na przykład, nie wiem, funkcjonowały jakieś wiersze, książki, cokolwiek innego, o czym Państwo możecie pomyśleć. I one tak naprawdę w myśl obowiązującego prawa autorskiego nie mogłyby zostać wydane, ponieważ nieznany był autor i nie wiadomo, czy on by wyraził na to zgodę. W tej chwili instytucje kultury, te wymienione przeze mnie, mają prawo do tego, żeby publikować utwory osierocone po tym, jak wyczerpią wszelkie możliwości poszukiwania, czy też autora, czy też jego w ogóle zidentyfikowania autora, odnalezienia go, bądź ewentualnie odnalezienia jego spadkobierców i mogą je też udostępniać w internecie. Niestety polski ustawodawca nie pomyślał o tym, że wydawcy komercyjni mogliby takie rzeczy robić. Więc tylko i wyłącznie instytucje kultury mogą coś takiego robić, czyli na przykład nie wiem, muzea, właśnie biblioteki publiczne, archiwa. Taką prywatą. Mam problem, ponieważ jeżeli chodzi o fikcję, to wszystko podlega pod większy program pod Ministerstwo Kultury i Turystyki we Włoszech. I jest coś takiego jak Polo Muzeale, gdzie te obrazy można kupić do reprodukcji komercyjnej bądź naukowej.
Przy czym również te obrazy znajdują się na wolnych licencjach w Wikipedii, gdzie na stronie internetowej Polo Muzealne jest informacja dotycząca tego, że muszę mieć wykupioną licencję od nich, żeby móc wydrukować artykuł ze zdjęciami. Co mam zrobić? O ile wiem, to jeżeli, to znaczy Wikipedia, tak jak mówiłam, nie zamieszcza zdjęć na żadnych innych licencjach niż wolne licencje. To, co się znajduje w Wikipedii, jest tylko i wyłącznie na wolnych licencjach albo pochodzi z domeny publicznej. I taki jest warunek, czyli te zdjęcia, które są udostępnione w Wikipedii, może Pani spokojnie wykorzystać. Myślę, że naprawdę byłoby absurdalne, gdyby Polo Muzeale, tak, tak to się nazywa, dochodziło swoich praw w ten sposób, dlatego że no, zakładam, te zdjęcia są dobrej jakości, tak? W większości tak. Tak, no i jeżeli one są udostępnione na tej licencji, absolutnie nie widzę problemu. To znaczy, a to, co akurat wyprawia Uffizi, no to... Jest dosyć dziwne, bo chociaż, ale to tak jak mówię, to nie wszystkie muzea prowadzą taką otwartą politykę. Innym takim muzeum, które akurat jest przeciwstawieniem Galerii Uffizi, jest Rijksmuseum w Amsterdamie. Ono akurat udostępnia wszystkie swoje materiały zdigitalizowane, wszystkie swoje dzieła, które są zdigitalizowane, można je wykorzystywać, drukować, nie wiem, sobie ogromne plakaty, nie wiem, z dziełami Vincenta van Gogha chociażby. Także, no tak jak mówię, jeżeli Pani chce skorzystać z tych reprodukcji, które są właśnie w Wikipedii, no to bez problemu. Gorzej, jeżeli chodzi o muzeum. Czy są jeszcze jakieś pytania? O! To może Pani? Nie wiem. Ja w sumie chciałam jeszcze dopytać, czym się różnią urodziny od wesela, że na urodzinach nie trzeba opłaty za nich zniszczać, a na weselu już trzeba? No bo urodziny to jest taka, nie wiem, prywatna impreza, a zakładają, że... Przynajmniej inspektorzy ZAIKS-u twierdzą, logika ich rozumowania jest taka, że to jest impreza publiczna, nawet jeżeli są tylko i wyłącznie zaproszeni goście, ale to się odbywa, nie wiem, w jakimś lokalu na przykład, gdzie jest zatrudniony DJ, który musi puszczać utwory i musi mieć zezwolenie, musi mieć odprowadzone właśnie tantiemy na rzecz ZAIKS-u albo jakiejkolwiek innej organizacji. Tych organizacji w tej chwili jest kilkanaście i to jest problematyczne na przykład, bo jeżeli Państwo... Bo nie wiadomo, czy te opłaty należy uiścić na rzecz ZAIKS-u, czy też może na przykład na rzecz SPAF-u, albo może jeszcze nie wiem, której z, nie wiem, 10 innych organizacji, one tak naprawdę dużo czasu poświęcają na to, żeby przelewać sobie wzajemnie tantiemy. Chodzi o wielkość imprezy, czy o sam fakt posiadania DJ-a, czy po prostu... To raczej chodzi o to, że jest DJ, tak. A przepraszam, to nie jest problem bliskości rodziny, tak zwanej, to znaczy udostępnienia danego dzieła, na to osobom najbliższym. No tak, ale dozwolony użytek prywatny to dotyczy też bliskiego kręgu znajomych. Zakładam, że jeżeli Pan wyprawia wesele, to też udostępnia Pan to swojemu dosyć bliskiemu kręgu znajomych. Tam jest też dalsza rodzina. No tak, no ale nadal wiążą Pana z nimi więzy krwi, no, może niekoniecznie jakaś bliska zażyłość towarzyska. No, niemniej jednak, no, jak gdyby to mógłby być dozwolony użytek prywatny, natomiast głównie chodzi o to, że jest DJ, który puszcza muzykę, powinien odprowadzić tantiemy na rzecz organizacji. One powinny później je przekazać twórcom. A czasami tego nie robią. Chyba w ubiegłym roku ukazał się raport, bo w tej chwili OZZ-y to są tak naprawdę organizacje, które mają, istnieje coś takiego jak domniemanie reprezentacji, czyli jeżeli Państwo jesteście twórcami, nawet jeżeli Państwo nie jesteście członkiem ZAIKS-u, to ZAIKS i tak może w Państwa imieniu pobierać opłaty. Dla Państwa. To czy je Państwu przekaże, to jest inna kwestia, bo może na przykład nie być w stanie się z Państwem skontaktować. Tak, to jest właśnie to, o czym ja mówiłem wcześniej, próbowałem powiedzieć wcześniej. Dokładnie taka sytuacja była z pewnym kieleckim muzykiem metalowym, jak Kretusem. Tak, SPAF usunął jego dzieła, jego piosenki z YouTube'a. Dokładnie, dokładnie, z bodaj chomikuj.pl były właśnie tak usuwane.
Gdy Keltus się o tym dowiedział i zbadał sprawę, to okazało się, że właśnie w jego imieniu usuwa to za X. Mimo że Keltus nigdy nie wyrażał zgody na takie działanie ze strony Zaisu. No tak, ale tak jak mówię, jest domniemanie reprezentacji. Kilka lat temu była sprawa z zespołem Bratanki bodajże, ponieważ oni tam mieli taką bardziej skomplikowaną umowę podpisaną z Zaiksem. Chyba ona nie dotyczyła, bo jak Państwo podpisujecie umowę, też musicie Państwo określić tak zwane pola eksploatacji. Jeżeli Państwo przekazujecie na przykład komuś prawa autorskie, czyli musicie na przykład określić, w jaki sposób, nie wiem, dane dzieło będzie na przykład rozpowszechniane. I ta umowa bodajże była niepełna, natomiast bodajże Zaiks i tak ściągał opłaty, nie wiem, za koncerty. W tej chwili nie pamiętam, ale spokojnie można to sobie znaleźć w internecie, jeżeli się tylko odpowiednio pogrzebie, a nawet niedostatecznie głęboko. Natomiast, no tak, tak, także Zaiks ma te problemy, a jeszcze to o czym mówiłam, czyli jest domniemanie reprezentacji, czyli tak jak mówiłam, jeżeli Państwo jesteście twórcami, to tak, któryś z OZZ może się w Państwa imieniu upomnieć o wynagrodzenie dla Państwa. Argumentem za tym, że nie do wszystkich twórców jednak, że te tantiemy trafiają, jest to, że jest zbyt duże rozdrobnienie. Tylko że zbyt duże rozdrobnienie jest z kolei argumentem na to, żeby zostały powołane takie organizacje, ponieważ trudno jest pobierać indywidualnie opłaty od wszystkich osób, które wykorzystują Państwa dzieła, to powołujemy organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które mają domniemanie reprezentacji Państwa, ale te same organizacje mają problem, ponieważ istnieje mnóstwo twórców, więc mają problem, żeby dotrzeć do wszystkich twórców i przekazać im tantiemy, ponieważ czasami to są drobne kwoty. No i jest jeszcze kolejny problem, czyli koszty inkasa, które w przypadku Zaiksu średnio wynoszą 17%. Jeżeli Państwo chcecie się w ogóle przekonać, jak to wygląda, to tak jak mówię, OZZ-y udostępniają swoje sprawozdania finansowe na stronie ministerstwa, a również na swoich stronach zostały do tego zobowiązane i bodajże tak, rok temu ukazał się raport Centrum Cyfrowego na temat tychże raportów, który wskazuje różnego rodzaju nieprawidłowości, jeżeli chodzi o redystrybucję tych zasobów, którymi dysponują OZZ. One też mają ogromne opóźnienie, jeżeli chodzi o redystrybucję tych tantiem bądź opłat reprograficznych, to znaczy dochodów z nich, które pobrały kilka lat temu. No i te organizacje też bardzo dzielnie walczą o to, żeby zostało zmienione, żeby został rozszerzony katalog tych czystych nośników. I kilka lat, tak, jeszcze w ubiegłym roku, bo mniej co kilka lat tak formalnie wychodzą i postanawiają się dzielić ze światem swoim pomysłem. Na przykład tym, żeby opłaty reprograficzne były objęte opłatami reprograficznymi były objęte telefony, ponieważ też można kopiować pliki za pośrednictwem telefonów. No, co prawda jest to trochę utrudnione, bo po co stosować telefon, żeby kopiować te pliki, ale okej, można to zrobić, tak? Albo aparaty cyfrowe. Bo w tej chwili, tak jak mówiłam, w Polsce ten katalog czystych nośników jest zamknięty. A co najwyżej jest takie określenie jak podobne urządzenia, ale podobne urządzenia do kserokopiarek. Natomiast, no tak jak mówię, organizacje zbiorowego zarządzania chcą, żeby była enumeracja tych różnego rodzaju urządzeń. No i starają się przekonać do tego ministerstwo. Na razie z kiepskim skutkiem. Tak, było jeszcze jedno pytanie. Ja mam jeszcze pytanie, chciałem wrócić do tych szympansów, które robiły sobie zdjęcia. Otóż załóżmy, że jakiś bardzo utalentowany programista stworzy oprogramowanie do swojego aparatu cyfrowego, które potrafi rozróżniać to, czy dany szympans się uśmiecha. I działa w ten sposób, że gdy szympans się uśmiechnie, to robi zdjęcie. Załóżmy, że ten szympans również jest bardzo bystry i nauczy się tego, że gdy on się uśmiechnie, to ten aparat robi mu zdjęcie. Kto wtedy będzie autorem zdjęcia? Czy szympans, który świadomie inicjuje
proces wstrzyknięcia zdjęcia, czy programista, który tak zaprogramował swoje urządzenie, że ono będzie robiło zdjęcie na, no, w zasadzie na życzenie programisty. Nie no, to jeżeli faktycznie to byłby tak, nie wiem, wysublimowane oprogramowanie, które faktycznie umożliwiałoby. Natomiast no tak jak mówię, no nie możemy też oddzielić od tego działalności artystycznej szympansa. Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Norel to będzie domena publiczna, no bo szympans nie może być właścicielem praw autorskich do danego aparatu. Ale może jednak programista. No to na tej samej zasadzie ten fotograf argumentował, że on ustawił, na przykład on ustawił wszystkie ustawienia w tej swojej lustrzance i w związku z tym on jest właścicielem praw autorskich, tylko nie bardzo wiadomo, w jaki sposób ta mała pomoc przekazała te prawa autorskie. Mimo tego, że ona nacisnęła ten spust migawki. Natomiast tak jak mówię, no niewykluczone, że ten programista, jeżeli faktycznie taki jest, albo się taki znajdzie, proszę nie wpadać na takie pomysły, to będzie dochodził swoich praw i no nie wiem, no, prawo jest bardzo niejednoznaczne. Wypowiadali się różni pracownicy w sprawie tego makaka czubatego, o którym mówiłam. A nie mam przy sobie tej prezentacji, ale a jeżeli mi dasz, to mogę Państwu pokazać zdjęcie tego makaka. Który się uśmiecha zresztą. O, 11 minut zdążyłam. Dobra. Tak, to jest ten makak przypadek. Są też inne zdjęcia makaka. Ale to jest chyba to najlepsze i najbardziej popularne. I tak jak Państwo widzicie, on się uśmiecha. Tak. A, to w takim razie, czy są jeszcze jakieś pytania? Świetnie. Jeszcze podam w prezentacji, zaznaczyła Pani, że nie można pobierać żadnych programów komputerowych. Ale przyjmijmy, że ja złamię prawo i pobiorę sobie jakiś program do tworzenia muzyki i stworzę w tym jakiś utwór i to gdzieś umieszczę na jakiejś stronie, gdzie to będzie można kupić. I wtedy autorzy programu jakoś trafią na to i się dowiedzą, że ja stworzyłem w ich programie ten utwór, nie mając kupionej licencji na ten program. Czy oni mogą wtedy żądać ode mnie, znaczy, czy to jest ich utwór, czy nie? No to znaczy... Nie wiem, no jeżeli pan napisze piosenkę, wykorzystując gitarę, która jest ukradziona, ukradł pan gitarę, nie wiem, ulicznemu Grajkowi, to tak czy inaczej napisał pan piosenkę i to utwór należy do pana. No tak, ale jest stworzony w 100%, dajmy na to, z rzeczy, które są dostępne tylko w tym programie, a ja mam ten program... Ale co to znaczy z rzeczy dostępnych? Znaczy, to jest jakiś tam mniejszych programów, które są... No ale nie jest pan w stanie stworzyć utworu muzycznego, który jest tylko i wyłącznie... Znaczy ten program musi mieć bibliotekę utworów na przykład. To zamieńmy ten przykład na program komputerowy stworzony za pomocą nielegalnego IDE. To nie, to tutaj to... To jeżeli pani stworzyła program komputerowy i złamała licencję, no to tak, pani złamała prawa autorskie. No tak, ale wtedy... Ale program komputerowy jest... Wówczas prawa autorskie do takiego utworu. Należą do... Jeżeli chodzi o... Dobra, to już chyba wyłączymy. Dobra, proszę, przepraszam. Z tytułu, wiesz, nie uczenia licencji tej pierwotnej, natomiast utwór, który stworzyłeś, jest twoim osobistym prawem autorskim na pewno. Znaczy, nie no, raczej utwór będzie, tak jak mówię, no pani, tak jak to, co o pani pytała, to tak, pani złamała prawa autorskie, natomiast ten program i tak należy do pani, no chyba, że to jest program, który... I zyski z niego również będą
moje, tak? Nie będą mogli dochodzić procentów z tych. Ale mogą dochodzić, to znaczy mogą dochodzić, że pani stworzyła. Że pani program komputerowy powstał na podstawie ich programu komputerowego, więc jeżeli pani zdecyduje się go skomercjalizować, to tak, to może być już sprawa w sądzie założona, że po pierwsze pani nielegalnie zhakowała ten program, stworzyła pani inny program, więc tak naprawdę to oni powinni mieć prawa do nie wiem nawet czy to nazwać utworem zależnym. Prawdę to powiedziawszy. Nie chodziło o zhakowanie programu i jego zmienienie, tylko o wykorzystanie środowiska programistycznego, do którego nie mam licencji, żeby stworzyć program. Aha, nie, to nie. To nie. Z tego co wiem z praktyki, to w większości się kończą te sprawy tak, że taka osoba musi wycofać program i zapłacić określoną kwotę. No to właśnie dlaczego musi wycofać program, skoro jest jego właścicielem? Właśnie to jest orzecznictwo. Nie? To jest orzecznictwo, to jest pierwsza kwestia, a druga sprawa, że po prostu bardzo wiele osób nie chce się angażować w trwające dużo czasu spory sądowe, które będą stratą ich czasu i też stratą pieniędzy. Chociażby to jest też odpowiedź na pytanie o to, dlaczego istnieją trole patentowe. Trole patentowe to są takie firmy, które mają patenty, ale w ogóle ich nie wykorzystują. To znaczy nie tworzą żadnych produktów, żadnych technologii, które wykorzystują te patenty. Jedyne co trole patentowe robią, to pozywają inne firmy, które mogą naruszać ich patenty. A jeszcze pytanie jest, czy ten patent jest, jak to powiedzieć, czy ten patent został słusznie przyznany. I wiele firm, pomimo tego, że uważa, że one wcale nie naruszają tego patentu, bo te patenty są, nie wiem, bardzo, nie wiem, powiedzmy, że no, patent, zostawiają duże pole do interpretacji. Wiele firm, nawet pomimo tego, że uważa, że ten patent, no, to, ten patent nigdy nie powinien zostać przyznany, decyduje się na, albo na to, żeby pozwać danego trola patentowego, albo i dochodzić tego, czy ten patent w ogóle powinien być przyznany w pierwszej kolejności, czy, ale po prostu płaci te kary. To jest zjawisko rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych bardzo. Jest mnóstwo takich firm, które się tym zajmują. A, no tak, ale tak jak mówiłam, to jest temat na osobną prezentację i inne ciekawostki z tymi związane. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Ja jeszcze bym chciał wrócić do wesel i urodzin. Na przykład impreza firmowa w świetle prawa, którą sytuację przypomina. Wydaje mi się, że to będzie też już raczej powinny być tantiemy. Tak samo jakby pan, nie wiem, organizował konferencję. Znaczy, tak jak mówię, to jest też linia argumentacji za X-u. Bodajże dwa lata temu jeden z właśnie z organizatorów, jeden z chyba zastępca, nie wiem, jakiegoś tam szefa, nie wiem, no, przepraszam, wybaczcie państwo, ale nie, aż tak się bardzo dobrze nie orientuję w tej hierarchii wewnętrznej tych organizacji. On miał wystąpienie na jednej z konferencji dotyczących prawa autorskiego i głównie mówił właśnie o weselach. Tak, więc tak, na konferencjach na temat prawa autorskiego można mówić na temat organizacji wesel. Proszę. Właśnie chciałem powiedzieć, bo ludzie się pytają właśnie wesela, urodziny. Pani słusznie wspomniała, że to chodzi o DJ, ale no, to rozróżnienie urodziny, wesele to nie o to chodzi. To samo to nie ma znaczenia, czy to jest impreza dla pracowników, czy co. Bo jeśli ktoś zrobi sobie urodziny na 1000 osób i da DJ-a i to no, też będzie no musiał tak, płacić, tak. To absolutnie nie ma znaczenia charakter imprezy. Znaczenie ma to, czy ktoś gra. Tak. No chyba, że pan, nie wiem, puszcza właśnie utwory na wolnej licencji, no tylko, że tak jak mówię, jest ten problem, bo tak czy inaczej ZX może się przyczepić do tego, chociaż tak naprawdę nie powinien, bo jeżeli na przykład utwór jest na wolnej licencji, no to ten autor tak czy inaczej nie chce otrzymać tego wynagrodzenia, bo udostępnił swoje dzieło na wolnej licencji, czy państwo możecie tak naprawdę z niego skorzystać. Jest swoją drogą, przepraszam, zaraz dam dojść do głosu. Jeżeli państwa interesują w ogóle takie zasoby, z którymi możecie, nie wiem, korzystać, to jest taki blog, otwarte zasoby, nie pamiętam jaka jest końcówka, bodajże.pl, ale otwarte zasoby i to jest tak naprawdę repozytorium
informacji o różnych innych otwartych zasobach. Czyli jeżeli Państwo, nie wiem, szukacie fontów do prezentacji, albo szukacie ikonek, albo szukacie zdjęć udostępnionych na wolnych licencjach, to można to na tym blogu autor i współpracownicy zamieszczają takie informacje o tym, że takie zasoby się pojawiły, więc warto z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to na przykład we Flickrze można wyszukiwać sobie na podstawie wolnych licencji. Tak samo w Google można sobie zdjęcia wyszukiwać na podstawie licencji. W opcjach wyszukiwania jest taka możliwość. Tak, więc jeżeli Państwo macie problemy na przykład i nie wiem, przygotowujecie prezentację na zajęcie albo w jakichkolwiek innych celach, to tak, jest coraz więcej miejsc, które takie możliwości dają i spokojnie, nie musicie się Państwo obawiać, że ktoś się do Państwa zgłosi z pretensjami, a że nie powinniście wykorzystywać tego dzieła. I to chyba wszystko. Mogę Państwu jeszcze anegdotkę opowiedzieć związaną z prawem autorskim, niespodzianka. Tak, w 2000, to też jest związane ze zmarłym autorem, związane z Januszem Korczakiem, który, jak Państwo wiecie, w 1942 roku został wywieziony do Treblinki i potem słuch o nim zaginął. Więc tak naprawdę, skoro uznaje się przypuszczalnie, on no, już tam w tym 1942 roku, w momencie kiedy trafił do obozu, trafił od razu do komory gazowej, więc no, zginął w 1942 roku. Więc jego dzieła, na przykład, nie wiem, Król Maciuś I, albo tam, co tam jeszcze było, chyba Jośki, Mośki, Srule, tak to się nazywało, było kilka różnych książek, powinny trafić do domeny publicznej w 2013 roku. I jest taka fundacja, Nowoczesna Polska, nie mylić z partią, która jest odpowiedzialna za portal Wolne Lektury, w którym digitalizuje dzieła, które już przeszły do domeny publicznej. I ta fundacja chciała od 2013 roku wydawać dzieła Korczaka, ale weszła w spór z Instytutem Książki. Co ma do tego Instytut Książki? Instytut Książki zarządza prawami autorskimi po Januszu Korczaku w imieniu Skarbu Państwa, do którego należą prawa. Należały prawa. I Instytut Książki, który chociażby obchodził rocznicę śmierci Janusza Korczaka i twierdził, że Janusz Korczak zmarł w 1942 roku, no bo tak też te rocznice się tam odbywały, jednocześnie argumentował, że Janusz Korczak nie zmarł w 1942 roku na potrzeby sporu. Wtedy, kiedy się okazało, że te książki jego miały przejść do domeny publicznej, to stwierdził, że nie, Janusz Korczak nie zmarł w 1942 roku, tylko zmarł w 1946 roku, ponieważ po wojnie sąd zadecydował, że tak naprawdę, jeżeli ta sprawa nie dotyczyła tylko i wyłącznie Janusza Korczaka, ale bodajże osoby, które się nie odnalazły do końca wojny, to uznaje się, że jeszcze tam przez rok mogły trwać te poszukiwania, więc one zmarły w 1946 roku. I była sprawa sądowa pomiędzy Fundacją Nowoczesna Polska a Instytutem Książki. I w 2015 roku, po 3 latach, sąd jednak uznał, że Janusz Korczak zmarł w 1942 roku. Więc jego książki zaczęły już być digitalizowane w 2015 roku. No tak, ale był taki właśnie absurdalny spór z Instytutem Książki. To takie Michałki. Sam o samych Michałkach była ta prezentacja. Czy to jakieś poważne pytania? Coś przerwa? Okej, okay. Chyba podziękuję. Pozwolicie Państwo, że nie będę dygać. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Państwo się nie znudziliście. Bardzo i dziękuję.